25 kwietnia wspominamy błogosławionego Józefa Trinidad Rahela, prezbitera i męczennika. Józef urodził się w rodzinie Józefa i Marii 4 czerwca 1887 roku w gminie El Durando na przedmieściach Dolores Hidalgo w Meksyku. Pochodził z ubogiej, głęboko wierzącej rodziny. Tam formowała się jego wiara. Tam uczył się miłości Boga i bliźniego. Już jako dziecko pragnął być kapłanem, ale uniemożliwiała mu to bieda. Dopiero w wieku 22 lat wstąpił do seminarium duchownego w León. Z powodu prześladowań rok studiował w Stanach Zjednoczonych. Święcenia kapłańskie przyjął 13 kwietnia 1919 roku. Bardzo ofiarnie pracował w kilku parafiach. Cechowała go skromność, pokora, prostota i gorliwość o zbawienie powierzonych mu wiernych. Gdy od 1925 roku zaczęły nasilać się prześladowania chrześcijan w Meksyku, nie wpisał się na rządową listę księży i musiał opuścić parafię, w której pracował. Nie skorzystał z propozycji swojego brata Augustyna i nie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ukrywał się przez pewien czas u swoich sióstr w mieście León. Tam poznał ojca Andrzeja z Sola, klarytyna, misjonarza z Hiszpanii. Pomagali sobie wzajemnie w sprawowaniu posługi kapłańskiej w warunkach konspiracji. Mimo, że zmieniał miejsca zamieszkania i posługi kapłańskiej, ksiądz Józef został aresztowany w mieście San Francisco del Rincón 22 kwietnia 1927 roku, gdy potajemnie celebrował liturgię Wielkiego Piątku w klasztorze sióstr zakonnych. Przewieziono go do więzienia w León. Był oskarżony o bunt i sprzeciw wobec ówczesnych władz państwowych. W czasie przesłuchań był torturowany, ale nie wyparł się wiary i kapłaństwa. Rozstrzelano go 25 kwietnia 1927 roku w poniedziałek wielkanocny razem z ojcem Andrzejem z Sola i parafianinem Leonardem Pereta. Józef został beatyfikowany wśród 13 męczenników meksykańskich podczas uroczystej Eucharystii w mieście Guadalajara 20 listopada 2005 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Józefowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.